Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o agroofensywie. W studiu witam Macieja Piskorskiego, dyrektora Departamentu Produktów Agrobanku BNB Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dla kogo organizowana jest agroofensywa? Agroofensywa to pomysł już wieloletni i dedykowany jest gospodarstwom rolnym, zarówno naszym klientom, jak i e, tym, którzy chcieliby się związać z bankiem BNP Paribas. E, rozkładamy agroofensywę na dwie części. Pierwsza część, ta wiosenna, która się skupia e, na tych gospodarstwach, które z jednej strony już zasiały oziminy, a będą startowały z, z, z sianiem e, e, upraw jarych. I oczywiście produkcja zwierzęca również, która funkcjonuje cały rok. I, e, i część jesienna. Dzisiaj skupiamy się. Przede wszystkim na tej części wiosennej, e, dedykowana jest dla gospodarstw przede wszystkim towarowych, bo to też jest taka kwestia, która ostatnio coraz częściej jest e, dyskutowana: to tak naprawdę dla, ile mamy tych gospodarstw i dla kogo, e, dla kogo jest między innymi u nas też w banku dyskusja agrofensywa dla gospodarstw towarowych, czyli te, które dostarczają e, na rynek, te, które chcą się rozwijać. W tej chwili jest ta sytuacja dosyć. Ciekawa na rynku, bo z jednej strony wiele gospodarstw czeka, co się będzie działo z, z całą zmianą wynikającą ze wspólnej polityki rolnej i oczywiście też Polskim Ładem. Z drugiej strony wiemy, co się dzieje na, w sytuacji związanej z finansowaniem obrotowym, i tutaj nawozy, ceny, ceny nawozów, które mają wpływ na zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, więc w, tym, w tej edycji skupiamy się w dużej mierze na Sfinansowaniu obrotowym na pomoc gospodarstwom rolnym w rozpoczęciu wiosennego sezonu produkcji rolniczej. Czy, w kontekście zmiany KPC w zakresie windykacji rolnika, bank ogranicza akcje kredytowe? Nie, nie, i jeszcze raz zdecydowanie, zdecydowanie nie chciałbym to wszystkim wyraźnie podkreślić. Oczywiście ta zmiana spowodowała bardzo duże zamieszanie na, na rynku. Natomiast organizacje rolnicze, Związek Banków Polskich, wszystkie te podmioty, dla których rolnictwo jest znane, bliskie i wiedzą, po co, po co funkcjonuje taka działalność gospodarcza, podjęliśmy decyzję o tym, żeby nie, żeby nie wstrzymywać finansowania, a jednocześnie zwrócić się do ministra rolnictwa o to, żeby ta zmiana z powrotem została stała cofnięta i to się udało, to jest w procesowaniu w tej chwili w parlamencie, więc miejmy nadzieję, że też u prezydenta znajdzie to, to rozwiązanie, akcept. I myślę, że jak dobrze legislacja zacznie pracować a i ten proces się odbędzie, to myślę, że w końcu, końcu lutego powinniśmy mieć zmienioną, zmienioną regulację. Jeszcze raz podkreślam, nie blokujemy finansowania, nie w żaden sposób niego nie ograniczamy, ale oczywiście liczymy, że prawo się zmieni. No, jeżeli nie. No to faktycznie wtedy będziemy wszyscy jako sektor, który finansuje rolnictwo, bo to nie dotyczy tylko banków, będzie dotyczyło firm, firm leasingowych, podmiotów, które oferują kredyt kupiecki. Dla wszystkich jest to bardzo duże utrudnienie, więc miejmy nadzieję, że szybko się zmieni ustawa i funkcjonujemy dalej z finansowaniem polskiego rolnictwa. Jakie działania są przygotowane dla adresatów akcji? Przede wszystkim, oczywiście. Bank to jest, jeżeli kogokolwiek się zapyta, czego oczekuje od banku, no to niestety lub stety kredyt i cena. W tej chwili coraz więcej jako bank BNP Paribas rozwijamy tę ofertę nie tylko związaną z kredytami. Tutaj, żeby nie wspomnieć o agronomiście, który... Czy, który jest bardzo ciekawie, ciekawym rozwiązaniem, bardzo dynamicznym, rozwijającym się portalem dedykowanym właśnie dla sektora rolnego. Ale oczywiście przede wszystkim tak, spełniamy to oczekiwanie, które, z którym przychodzą do nas gospodarstwa rolne, czyli kredyt na finansowanie i obrotowe i inwestycyjne. Tu, tak jak wspomniałem na początku, w pierwszej kolejności skupiamy się na finansowaniu obrotowym. Te ceny są naprawdę atrakcyjne. Zawsze rolnicy mnie pytają, no dobrze, ale co to znaczy ta atrakcyjność? Zapraszam do działu, myślę, że nikt nie będzie zawiedziony tymi cenami, które, które, które zaoferujemy. To jest z jednej strony. Z drugiej strony chcemy też popromować finansowanie obrotowe przez to, że wszyscy, którzy do nas się zgłoszą, do banku BNP Paribas i zawnioskują o finansowanie obrotowe, czeka ich bardzo miła niespodzianka. I to taka niespodzianka, którą naprawdę da się wykorzystać i nie będzie to długopis. Więc na pewno zachęcam do tego, żeby, żeby pojawić się w oddziale, porozmawiać z doradcami i, i wybrać najlepszą ofertę, która jest w danej chwili dla gospodarstwa potrzebna. Dziękuję serdecznie za rozmowę, a Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas.